Call Black. O matko, ty już na cmentarzu jesteśmy? Czy... Gdzie my teraz jesteśmy? There was a bomb. A girl. Ja też pamiętam. I don't remember this place. What the fuck is going on? Czekam w budynku B. Okay. Looks like I'm going to building B. Zgodnie z ustaleniami Red. To co, bierzemy mapę? Dobra. A coś tu jest na tej mapie, jakiś krzyżyk tajemniczy. A, to chyba ta statua jest tak oznaczona. Krzyżykiem, okej, okay, dobra. A tutaj jest jeszcze jakiś taki budyneczek w kształcie okręgu. Też jest zaznaczony na mapie. A już tam chyba widzę budynek B, ale mamy trzy światełka. O, a to nie jest ten zegar, który był pod nogami tej dziewczyny, jak ona siedziała z tymi ładunkami na piersiach? Tak mi wygląda. DNA found. Female. 18 to 22 years of age. No mam lekkie déjà vu. O, a to co to? Bomba dziewczyna, Call Black miał ją uratować. 2 na 2. Wiem, że nazywam się Call Black, ale niczego nie pamiętam. To tak wygląda nasz Call Black, okej. Okay. No to co, weźmy mapę? No tak naprawdę to... Ale dobra, weźmy mapę, bo ja już widzę stąd ten budynek B. Na mapie go jeszcze nie widać. On jest tam, przed nami. Ale ja lubię pozwiedzać, więc jeszcze chciałbym zobaczyć, co tu jest w budynku A. Zanim pójdziemy spotkać się z Redem w budynku B. O, nieczynne. Nieczynne dzisiaj jest. Dobra, może jakieś inne wejście jest od tyłu. Raczej nie. Ale dwa światełka mamy. O, to skaner. Znowu? No zobaczcie, tak samo. DNA młodej dziewczyny, znowu chyba jakiś dron. FDG, czy jakiś. No. Produced by FDG. FDG. Why does that sound familiar? No jak, no przed kilkoma momentami skanowaliśmy takiego drona w tamtym budynku. Jeszcze zobaczę, co kryje zaplecze budynku B w takim układzie. O, jakąś furtkę. Ale nie ma interakcji, niestety nie przejdziemy. No co, no to nie pozostaje nam chyba nic innego. Jeszcze zobaczę mapę, może coś ciekawego mi mapa pokaże. Tu jest jeszcze jakiś krzyżyk, ale to jest druga statuja. No, jakiś domek jeszcze tu jest. Domek chatka. Ma gdzieś jakieś tu ma wejście. Ale nieinteraktywne. No dobra, no to co? Do budynku B, spotkać się z Redem, zobaczymy. O co tutaj chodzi? No nie wierzę, że już zamknęli za nami drzwi. Co to jest w ogóle? Weźmy sobie trochę światła. O, panie. Już nie wyczuwam tu niczego dobrego. To wyposażenie. Jakiś fotel do lobotomii. Kurczę, i oczywiście musi być psychiatryk, nie? Wieszak na kroplówki. Jakieś dziwaczne strzykawka i jakieś specyfiki, no pięknie. To już wiem, no łóżka, znaczy te wózki, wózek.
O, czyli szpital. Czekajcie, bo tu coś mamy aż trzy światełka. Tam. Jakaś proteza drewniana? Wygląda na drewnianą protezę ręki. Zobaczmy. No tak wygląda. DNA found. One matching profile. Pacjent 912. Pacjent. Czyli tak myślałem, jesteśmy w szpitalu. A co to tam leży? O, gdzie z butami na łóżko? Kol. Jakiś robocik. Nakręcany. No, pięknie. No już po... No po tym... Po tej kracie to już jestem pewien, że to jest psychiatryk. Co tu jest? Pielka. Am I alone in here? No thermal readings in the area. Just me then. Mhm, no proszę. Przepraszam. Telewizor z włączonym programem pod tytułem Mrówki, tak dla podniesienia poziomu stresu. A tu? O, a tutaj był kaflowy piec, ale został zburzony. O mamo. Ale światełka nam się nie zaświeciły, czyli skanować tego raczej nie ma po co. Jakaś proteza nogi i proteza ręki, ramienia. No dobra. Okej, idźmy dalej. Mamy odciski butów. Pewnie we krwi. Albo w jakiejś innej substancji, którą widać tylko w świetle ultrafioletowym. No pięknie. O, tu światełka nam się zrobiły trzy. Tu coś mamy... O, tu coś mamy skanować. Ale nie, nie zrobiło się zielone, to nic nie da. Trzeba to po prostu otworzyć. O! Co to jest? Jakiś manekin drewniany? No na to wygląda. Przepraszam bardzo. Pacjent 219. No dobra. Skoro tak, no ciekawe to wszystko to jest. Bo co my tu robimy w ogóle? I dlaczego tu akurat? W jakimś psychiatrycznym szpitalu. Najpierw w jakiejś opuszczonych ruderach. Zresztą ten szpital też nie wygląda najlepiej. Trzeba przyznać. O, jakieś książki. Może to nam trochę przybliży. No, raczej nie. No, najpierw w jakichś opuszczonych ruderach z najemnikami, teraz w jakimś szpitalu psychiatrycznym jeszcze tutaj stado pacjentów, żeby nam się nie rzuciło do gardła. No tu znowu proteza ramienia. A tu? O, tu pusto. O kurczę. Siedzi w szafie, jak myślicie? Nie. Mamy jakąś broń? Nie mamy. Nie mamy broni, mamy tylko ten smartfon, telefon. Sprytny telefon. O, drugs won't help you. Co tam jest? Need help? Don't wait, call us. O, to jakaś jakby... Jakby poster, plakat takich tych, co się zajmują pewnie odwykiem. A mogę zeskanować ten kod? Nie. Nie mogę zeskanować tego kodu z plakatu. No i tu też pusto. No to co, nie pozostaje nam nic innego jak trupa z szafy wyciągnąć. Nie ma trupa, jest sekretne przejście. Fuck's sake, come on. Jestem tego samego zdania, co Cole właśnie.
Niefajne to jest. Tam te ślady prowadzą gdzieś. Ale tu jeszcze coś było. O, pomieszczenie z jakąś rozdzielnia elektryczna, proszę bardzo. Mogę tutaj coś użyć. O, alarm może włączę. Tu jakiś hebel jest. Niestety nic. O! Parking dla wózków. Zejdźmy. Idźmy po śladach. Co to jest? Nie no, nie wierzę, że ktoś by dał dziecku taką zabawkę z taką groteskową miną. Przecież ten dzieciak by miał traumę do końca życia. Dajcie spokój. Ludzie. O. Cały zapas obrzydliwie brudnych materacy. Czy materaców. Dobra, już nie bądźmy tacy gramatyczni. Halo? Ktoś mi zdalnie wyłączył światełko w tym telefonie. Krzyżakiem mogłem włączyć z powrotem, ale co tu się wyrabia? Oho. Nie wiem skąd to odgło... O matko, jak się przestraszyłem, bo mi zawibrował kontroler w dłoniach. To twoja wina. Czy to było? To twoja wina. Nieznany numer. Tu mamy 6:44. Jeżeli to jest europejskie oznaczenie, to jest za 15:07 rano. No tak mogłoby wyglądać, jak wchodziliśmy z tego parku. Ja wolę światełko. No tutaj paintballowcy mieli używanie. Chyba by wszystko postrzelane takimi jakby farbą, nie? Co? Wow! Co jest? Pobiłem się o ten mur. Warning. Building circuitry unstable. Reset with breaker or fuse box. No tak, to ja wiem, those wires are probably warm. I could chase them back to them. Kable są gorące. A, termowizja, dobra. Proszę bardzo, a faktycznie. Aż czerwone. Rozgrzały się do czerwoności. Tędy, nie? Trochę przyspieszymy. No tak, są tutaj faktycznie. Wydaje mi się, że to nas poprowadzi do tego pomieszczenia z bezpiecznikami, tam gdzie mieliśmy już przyjemność wątpliwą zwiedzać je. To pomieszczenie. Gdzie to było? Gdzie te przewody są? Halo, gdzie są przewody? Tu? No jak? Gdzie jest to pomieszczenie? Coś pozmieniało w architekturze raptem nagle? Dziwne. Tu i co? I tu? Nie, nic się nie pozmieniało, tylko ja się pogubiłem. Okej, jesteśmy. I co teraz? Wszystkie są czerwone, ukrutnie, znaczy rozgrzane, ale tu mi coś chyba gra podpowiada, że mam tego użyć. No tak, po kolei, rozumiem, coś na... Musi być odpowiednia kolejność włączania tych skrzynek, jasne. Super. Wszystko jasne. O, twoje działania będą miały konsekwencje. Grozisz mi? Oho. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale wózki stały odwrócone tyłem do nas, a teraz stoją przodem. Ktoś tutaj sobie robi żarty z nas.
Wyczuwam Reda. Małpa spadła z krzesła. Ale minę jak miała idiotyczną, tak ma dalej. Okej. Nic się nie zmieniło. To idziemy dalej tutaj chyba. No idziemy po tych śladach w końcu, tak? O matko. O, bardzo ciekawe pytania. Tylko najfajniejsze w tej grze jest to, że mamy coraz więcej pytań, a żadnych odpowiedzi. I te krzesła, nie? Ta dziewczyna tam siedziała przywiązana właśnie do takiego krzesła. Prawdopodobnie tak ma coś sugerować nam tutaj chyba. No trudno. Trzymaj, a nie ten przycisk nacisnąłem. Coś mi tu wibruje. To mam sk... This is me. What's going on? Hello? Anyone there? Hey! No jest zdjęcie Cola Blacka. Why was he here? Dlaczego tu był? A, tekst ekranowy. O, czemu tu był? On to był tu wcześniej? Dobra, przestanę się tak głupio dziwić, bo mi tak zostanie. No to wszystko to... A to? No, ten skrawek materiału. Tutaj mamy tą linę powrót, sznur. To co to jest? No dron. To wszystko co odkryliśmy. A tu mamy jakieś pismo. Nie. O mamo. O. Cole Black. Po odejściu z wojska przed 7 laty, Black wpadł w uzależnienie alkoholowe, okazjonalnie sięgając także po narkotyki. By móc opłacić taki styl życia, brał drobne zlecenia z zakresu ochrony, czyli był żołnierzem. Później został ochroniarzem, w której to branży wypracował sobie pewną reputację. Rozniosły się wieści, że sprosta każdemu zadaniu, więc w końcu zaczął pracować jako płatny zabójca. Po pewnym czasie zrezygnował z alkoholu na rzecz emocji, jakie dawała mu nowa praca. Mimo, że kontrakty przyniosły mu spore zyski, Black zdawał się postrzegać pieniądze jako wyznacznik tego, jak ważne jest zlecone zadanie i jak poważny jest jego klient. Wyniki badań psychologicznych świadczą, że Black jest chodzącą sprzecznością. Nie jest w stanie zabić bez zmagania się z poczuciem winy, a mimo to jedynym jego celem w życiu stało się zabijanie. Brak znanej rodziny oraz przyjaciół. To taki portret psychologiczny, powiedzmy krótki, węzłowaty. No z tą sprzecznością to tak, a wydaje mi się, że nie tylko Cole jest sprzecznością chodzącą. Każdy człowiek. Najbardziej fajne jest, kiedy na przykład długo jest upał. Och, mogłoby być chłodniej już, nie? Zaczynamy narzekać. Jak jest chłodniej, mogłoby się zrobić cieplej. Albo za długo już pada, a potem o, jaka susza, za krótko pada i tak w kółko Wojtek. Dobra. Coś tu mamy. Do zeskanowania. Ale nie mogę trafić, trafiłem. Co to jest? Gazem go po szczękoczułkach? Halothane anesthetic gas detected. Anesthetic. Usypiający? A kogo wy tu chcecie usypiać? To raczej chodźmy stąd. No tak, już poszliśmy. I co teraz? Co teraz? Proszę mnie wypuścić stąd. Aha. Ah, Mr. Black. Please, apologies for the theatrics. It's all part of the treatment. Treatment? This will be far more straightforward if you just keep breathing. Co oddychać? Co jak mi tu gaz puszczasz? Mogę tu To pięknie. Ciekawe, gdzie tym razem się obudzimy. Coraz ciekawsza ta opowieść. W ogóle
Nie wiedziałem, że Cole Black był mordercą. What the fuck? Hello? That's it, Mr. Black. Relax. Breathe. You're back with us. Minor confusion is expected. What? Who are you? What the hell is this thing on my head? Hey! I see you're a man of details, Mr. Black. Your current confusion is a side effect of your treatment. I'm hoping it will pass in time. If it helps you remember, you may call me Red. You gasped me. What the fuck is going on? There was something before. Another place. That's why you're here, Mr. Black. But now is not the time for questions. No to kiedy będzie czas na pytania? Mam tyle pytań, mnóstwo, dużo. Oj kurczę, jak się zasiedziałem. Okej, moi drodzy, bo widziałem, że tu się zapisała gra, te takie wielokąty się obracały. Kończymy ten odcinek, ten wstęp, ten początek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dziękuję za wspólne granie. Mam nadzieję, że dołączycie do mnie w następnych epizodach. A tymczasem żegnam się z wami. Trzymajcie się. Cześć.